Cześć wszystkim, z tej strony witam wam bardzo serdecznie w piątym odcinku Zagramy w Matwarę. I tak, tutaj chyba było właśnie takie pudełko, które możemy sobie rozwalić. No dokładnie. I tutaj mamy forceps. No, teraz możemy sobie wziąć ten klucz z kibla. To więc go sobie weźmiemy. Gdziekolwiek ten kibel nie był. No, on chyba był tutaj gdzieś. No. Zobaczcie, musimy wziąć sobie forcepsy. Nie. Czemu to się nie odpaliło? Powinno odpalić przecież tutaj. Zobacz, co ja za klucz dostałem. Solki. No, przybyliśmy. Panie Marian, proszę mi tutaj zapisać. Bo jak nie, to się pogniewamy. A, tam dalej nie możesz w ogóle żadnego dźwięku. O kurde! Grubo, kurde, zaraz je tą lalkę. Aha, dobra, tutaj. Nie? Ten. Dobra, na szczęście się to udało. Ej, no co jest? Aj, kurde. Załatwiłem, nie? Ja na szczęście sobie zapisałem. Dobra, to by uciekł. No co? A, tutaj mogę sobie przejść? Nie. Szybko, szybko! No nie, nie mogę tutaj nic zrobić. No nie. Kurde. Źle. Dobra, popijmy jeszcze raz. Okej, dowiedziałem się, że muszę tutaj przejść. No nej! A, dobra, teraz jesteśmy tutaj. Co? Aha! Ta mysza. No nie. Będę musiał sobie przejść tutaj jakoś na boczek. Nie mogę przejść na boczek. No nie, dobra. Wiem, co trzeba zrobić. Na most. Na most trzeba przejść. O, no nie. Na serio? Game over. Szybko, dobra. Aha, musiałem go po prostu ominąć. W taki sposób. O nie. O, dobrze. Chodźmy, mnie, żeby otworzyć to drzwi. O, nie będę otwarty. O nie. Dobra, idziemy stąd. Mm.
A właśnie. Dobra. Hand level, o już mamy. Dobrze, że nie musimy teraz znowu tego przechodzić. Naprawdę to jest teraz ciekawe, bo to są nowe zagadki. Przez to właśnie gra robi się dalej ciekawa. Bo tych zagadek nie było w podstawce, czyli w podstawce, no, w zwykłej wersji. Czyli nie możemy, możemy nie przejść dalej, jeżeli tutaj sobie przejdziemy. Tak więc zobaczę, czy pominęliśmy jakieś drzemy, czy nie. Jak pominęliśmy, to po prostu sobie wrócę, nie? Chyba nie pominęliśmy wszystko, bo koleś miał tyle samo drzemów, co ja. Na co jeszcze możemy wrócić? A tutaj zrobimy sobie na 70, jakbym miał coś pominąć. Kiepasy, winnersy. Bread winners. Ogień został. Ksiądz Natan drży przed nim nawet szatan. O. Ratowaliśmy się. Ojcze. Co teraz? Myszko, spadaj. A, dobra, teraz jest dobrze. Młoda Aja. Aha. A, czerwonooki dziwak. Albo nieznajomy. Czy to chyba musi być ten nasz Whistle. Jack powiedział. Dziękuję. I teraz mogę swoją zemstę zrobić. Hej, mamo. Tak, Aja? A, co robi tam poniżej? Ma bardzo trudną pracę. Zrozumiesz, kiedy będziesz starsza. Chcę być starsza niedługo. A ja? Tego, jak się stanie, nie powinnaś nienawidzić swojego ojca. Dlaczego to mówisz tak nagle? O, naprawdę. Oczywiste to jest to, że nie będę nie cierpieć ojca. Nie lubisz ojca? Nie, to nie tak. Jestem taka jak ty, Aja. Kocham ojca tak bardzo. On może być taki trochę nieprzewidywalny. Więc po prostu go wspierajmy. Nieważne co. I wracamy do historii. Nie martw się, nie jestem, jestem twoim przyjacielem. Przepraszam, że cię wcześniej przestraszyłem. Mój widok mnie musiał cię przestraszyć. Czy ta rana na twojej twarzy, czy to od mojego ojca? Tak, dam je w prezencie. Nie ma się o to, to było w przeszłości.
Czy też nienawiść ojca i przepinanie imienia twojego ojca nie pomoże. Ale chciałem cię uratować. Ucieknijmy stąd razem. A, nie mogę. Muszę uratować ojca. Nie idź. Niektóre z tych kreatów będą chciały cię doprowadzić do śmierci. Jeżeli staniesz tutaj, zabiorę twoje życie. Ale obiecałem. Obiecałem, że uratuję ojca, nieważne co. Odpuść sobie swojego ojca. Nie mogę. Muszę go uratować. Puść mnie. Nie fajnie. Panienku. Panienko, czy jest wszystko w porządku? Maria. Oj, tak. Dlaczego nie uciekniesz? Ponieważ ojciec. Zostaw doktora mnie. Proszę. Masz moje słowo, że go przywrócę z powrotem, więc proszę, panienko, musisz uczyć, gdzie jest bezpiecznie. Jeszcze po nim podeptała. Maria, pozwól mi iść z sobą. Jeżeli coś by się tobie stało, doktor by płakał. Poza tym to, co się dzieje tam dalej, nie będzie dla ciebie zbyt fajne, tak jest. Powinnam iść sama. No to, że przyszła się ze mną przywitać. Milady, to nie powinno być tak, jak sobie życzysz, więc ogarnę to. Milady? A idziemy? Tutaj? Nie. Nie tutaj. Pies nie wrócił, tak? Nie. No dobra. Może i mam wszystkie dżemy. Dobra, zobaczmy co... Bo mi się wydaje, bo coś tutaj za tymi kiełbasami było. Był cię w brzuchu, tak głodny. Trzeba mu coś ugotować. A, właśnie. Mamy piwę. Mamy kibachę. Kibacha. Pieczemy sobie kiełbachę, kiełba. Dobra, mamy teraz co? Limit movement. Masz kiełbachę. Chcesz kiełbachę? To pachnie jak kiełbasa, którą lubię. Śląska? Aha, to dwie zrobiłem. Takie dobre. Smakuje tak jak mamy. Cóż, to nie jest tak jak standardy mamy, ale nawet bardzo dobre. Ten umieram z głodu. Maria zawsze przynosiła jedynie do basementu. Czy nie miałeś tego? Wszyscy inni dostawali jedzenie, ale nie ja. Byłem zawsze niechciany. Nie miałem użytku i zawsze wkurzałem ludzi. Byłem porzucony.
napki. Tak, jeszcze kto dał mi, żeby wytrzeć. Żeby umyć to. O nie. Mogę jeszcze jedną kiebachę? Nie. Nie otworzy się. Panie ksiądz. Dobra. Otworzyliśmy jakoś. Wyszarpaliśmy te drzwi. Się udało. Trochę było ten bałagan, więc to uporządkowałem. Wiesz co, potrzebujemy właśnie zrobić odbicie lustrzane. Dawaj mi spira. To potrzebujemy. Bierzemy bukiecik. Teraz wszystko dobrze. Tutaj też. Co mamy tutaj? Mamy lalkę. Może tutaj trzeba głowę urwać, tak? To wszystko? Okej, okay, tutaj musiałem zrobić nacięcie i tutaj zauważyłem, że mogę też się przychylić. Ale tutaj nic się nie dzieje. Okej, już widzę, w czym problem. Wypadł strzałku. No. Teraz jest gitas. Co? Byłem, no urodziłem się, byłem w tym, moją mamą. Dobra, czy tu są kolejne zagadki? Robiłem zwierzę dla zabawy. Tutaj do szuflady. Zamknąć? A, to jeszcze jest ptak. Wyprosić stąd. Zrobię tą zagadkę i zakończę ten odcinek.
pociesiłem malne z tym, z nożem. Masz noża. Napkin. Napkin. Dobra, teraz możemy coś zrobić. Mieliśmy twarz i umyć. Masz nożyczka. Co dalej? Aha, dobra. No nie, jesteśmy tutaj w jakiejś... A, zakończyła się? Dobra. Aha, myślałem, że musiałem jakiś quick time event zrobić. Zabij mnie! O nie! Kim ty jesteś? To boli. Więc zabij mnie. Nie! Zabij mnie, po prostu zabij mnie! Zabij mnie! A, zabiłem. Przybyłem, zobaczyłem, zabiłem. Mogę w końcu odpocząć. Gdzie są te moje 3 dżemy ostatnie? Dobra, nieważne. Trzeba tutaj zakończyć ten odcinek, więc mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, suba, dzwoneczek, co tam jeszcze chcecie, to więc do usłyszenia i na razie.